Szanowni Państwo, ja może zacznę od takiego stwierdzenia, że z wielką nadzieją i optymizmem wysłuchałam słów zarówno pana ministra, jak i pana dyrektora Najwyższej Izby Kontroli, delegaturze w NIK-u, z uwagi na to, że prezydent miasta jest jednym z ustawowych organów, między innymi ochrony środowiska. Pola elektromagnetyczne, sztuczne pola elektromagnetyczne są takim samym zanieczyszczeniem jak na przykład hałas czy wibracje, w którym wszyscy przebywamy, czy na której jesteśmy również narażeni. My urzędnicy, mówiąc tak wprost, musimy obracać się w obowiązujących przepisach prawnych, a z drugiej strony słuchamy i chcemy słuchać interwencji czy uwag mieszkańców związanych nie tylko z polami elektromagnetycznymi, ale również innymi rodzajami zanieczyszczeń, na które są narażeni, no bo od tego jesteśmy. Tutaj musimy podejmować działania. Każdy ma prawo do życia w środowisku przyjaznym i również no, taka rola jest prezydenta miasta Krakowa. Dlatego z wielką nadzieją wysłuchałam tych wypowiedzi, mając nadzieję, że te przepisy, które w tym momencie, no, jak wszyscy tutaj możemy, wydaje mi się, jak jesteśmy, możemy jednomyślnie stwierdzić, no nie są wystarczające, aby skutecznie walczyć z wysokimi natężeniami pól elektromagnetycznych. Mieszkaniec ma prawo również do informacji. I ponieważ nasze działania, tak jak powiedziałam na wstępie, muszą obracać się i obracają się w obowiązujących przepisach prawnych Kraków, chciałam tutaj dodać jeszcze, w kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wypadł nie najgorzej, można powiedzieć. Borykamy się z tymi samymi mankamentami i problemami, z jakimi borykają się inne miasta. Oczekujemy zmian, między innymi dotyczących decyzji środowiskowych, ponieważ jak sam pan dyrektor zauważył, zmiana w 2007 roku niezwykle podniosła parametry, które kwalifikowały daną stację telefonii komórkowej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tej chwili, jak parę lat temu, każda stacja wymagała decyzji. Najdrobniejsze zgłoszenie czy najdrobniejsza zmiana wymagała decyzji środowiskowej. Teraz takie decyzje wydajemy jedną na dwa lata i to jeszcze w bardzo takich optymistycznych warunkach. Podobne problemy są ze zgłoszeniami. Być może, że można starać się działać jakby na granicy prawa i wymagać, domagać się pewnych dodatkowych wyjaśnień, dodatkowych badań, dodatkowych pomiarów. Nie zawsze jest to skuteczne, ponieważ prawo dotyczące zgłoszeń z kolei wymaga pewnych doprecyzowań, uściślenia pewnych rzeczy, tak żeby operator i urzędnik wiedzieli dokładnie, czego mogą wzajemnie od siebie oczekiwać. I myślę, że te zmiany prawne w tym kierunku pójdą i będzie nam mogło się na pewno lepiej pracować. Ale jakby szanując to, że mieszkaniec ma prawo do informacji, postanowiliśmy podjąć pewne działania, zainspirowani niejako również i kontrolą Najwyższej Izby Kontroli, która również rekomendowała pewne konieczne zmiany prawne. Postanowiliśmy działać poprzez między innymi zakup różnego rodzaju urządzeń. Zakupiliśmy dozymetry osobiste, zakupiliśmy analizator widma. Zatrudniliśmy w Wydziale Kształtowania Środowiska eksperta, panią Barbarę Gałdzińską-Calik, którą za chwilę poproszę do zdania jakby relacji ze swoich działań, ze swojej pracy. Urządzenia, które zakupiliśmy, chcemy wypożyczać mieszkańcom. Chcemy, aby mieszkaniec był świadomy tego, na jakie wartości pól elektromagnetycznych jest narażony oraz przede wszystkim skąd one pochodzą, bo to jest istotne. Nie tylko
stacje bazowe telefonii komórkowej są źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Są również inne urządzenia, które takie fale promieniują. Wydaliśmy między innymi taką ulotkę wspólnie właśnie z panią ekspert, ulotkę, która ma mieszkańcom pewne rzeczy przybliżyć, a przede wszystkim zastanowić się, czy może nie należałoby we własnym zakresie podjąć jakieś działań. Ale o tych szczegółach powie nam pani ekspert, która również w ramach tych działań, które podejmujemy, spotyka się z mieszkańcami raz w tygodniu, w każdą środę w Centrum Dialogu Obywatelskiego po to, aby właśnie wysłuchać uwag mieszkańców. Te uwagi są bardzo skrupulatnie analizowane i myślę, że w przyszłości na pewno będziemy mogli je wykorzystać. A propos jeszcze właśnie tego dostępu do informacji, poza tym, że kupiliśmy dozymetry, które mieszkańcy będą mogli wypożyczać, kupiliśmy również analizator widma. Urządzenie to z kolei będziemy chcieli przekazać Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który będzie nas wspomagał również w prowadzeniu działań kontrolnych czy interwencyjnych poprzez wykonywanie pomiarów, tak aby być też świadomym natężenia pól elektromagnetycznych. Została również sporządzona mapa. Mapa, która obrazuje ilość stacji występujących na terenie miasta Krakowa, a jest ich ponad 830. Te stacje są dostępne, to znaczy wiedza o tych stacjach jest na tej mapie udostępniona mieszkańcom. My możemy doczytać się z tych danych dokładnie, w którym miejscu te stacje są zlokalizowane, jakie natężenie jest emitowane, jak skierowane są wiązki promieniowania. To też wszystko w ramach właśnie udostępnienia mieszkańcom tych podstawowych przynajmniej informacji, które no, wynikają również i z przepisów prawnych. Ja może tyle tytułem wstępu. Poproszę właśnie teraz panią Barbarę Gałdzińską-Calik, która zaprezentuje państwu właśnie takie bardziej szczegółowe sprawozdanie z tych działań, które podejmowaliśmy razem. Dziękuję bardzo.